W poprzednim filmie wyprowadziliśmy sobie wzór na odwrotność macierzy 2x2. Ogólny wzór dla macierzy o dowolnych elementach macierzowych, na przykład A, B, C, D. I przy okazji wprowadziliśmy takie ważne pojęcie, mianowicie powiedzieliśmy, że wyznacznik macierzy A to z definicji jest taka liczba, która jest równa, no, dla takich elementów macierzowych to będzie A razy D, czyli iloczyn tych elementów na diagonali, odjąć. B razy C, czyli iloczyn elementów pozadiagonalnych. No i powiedzieliśmy, udowodniliśmy, że macierz A jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, kiedy wyznacznik macierzy jest różny od zera. Czyli jak wyznacznik macierzy jest równy 0, to macierz nie jest odwracalna. No i teraz przypatrzymy się pewnym własnościom tej funkcji, jaką jest wyznacznik dla macierzy 2x2, zanim uogólnimy definicję wyznacznika na. Macierze w większych wymiarów. No to popatrzmy na pierwszą własność. Jeżeli pomnożę którąkolwiek kolumnę macierzy przez liczbę, to jak zmieni się wyznacznik? Zobaczmy. Czyli mam tutaj moją macierz i powiedzmy, że pierwszą kolumnę tej macierzy pomnożę przez jakąś liczbę lambda. Czyli każdy element w pierwszej kolumnie pomnożę przez liczbę lambda. No i teraz, jeżeli liczę wyznacznik tej macierzy, no to mnożę ten element razy ten. Czyli będzie lambda razy a razy d odjąć i teraz mnożę ten element przez ten, czyli będzie lambda razy c no i razy d. No i widzimy, że mogę liczbę lambda wyciągnąć przed nawias, a w nawiasie co mi zostanie? Zostanie mi ad minus cd, czyli wyznacznik macierzy a. Weźmy to tym samym kolorem, czyli wyznacznik. Macierzy A. Czyli widzimy, że jak pomnożę kolumnę przez, przez liczbę, to tę liczbę mogę wyciągnąć przez cały wyznacznik. Analogicznie będzie, oczywiście, dla. Jakbym pomnożył tę drugą kolumnę przez, przez liczbę, to też by to wyszło. Więc to zostawiam jako ćwiczenie, żeby to sprawdzić. A teraz zobaczmy, co by było, gdybym tutaj zamiast pierwszej kolumny. Mam wyrazy a i c, miał na przykład sumę dwóch kolumn. Powiedzmy a1 plus a2, c1 plus c2 to jest pierwsza kolumna, a druga kolumna to jest jakieś b i d. To jaki będzie wyznacznik takiej macierzy? No to zobaczmy. No to liczymy. To jest iloczyn tego wyrazu całego tutaj przez d, czyli to będzie a1 dodać. A2 razy d, odjąć, no, iloczyn tego tutaj wyrazu, c1 razy c2, razy b, czyli c1 dodać, powiedziałem razy c1 dodać c2 razy b. No, i teraz mogę tutaj skorzystać z rozdzielności mnożenia względem do dodawania i napisać, że to jest a1d, dodać a2 razy d, odjąć c1b, odjąć C2 razy b. Teraz mogę odpowiednio pogrupować tutaj z jedynkami na, po lewej, z dwójkami po prawej, czyli napisać, że to jest A1 razy d, odjąć C1 razy b, dodać A2 razy d, odjąć C2 razy b. To się równa, i teraz mogę tutaj sobie zrobić troszkę więcej miejsca. Zauważmy, że to jest wyznacznik pewnej macierzy. No i wyznacznik czasami się oznacza też takimi pionowymi kreskami. To żeby się ćwiczyć tutaj użyję tego oznaczenia. Jakiej macierzy? No takiej. A1, C1, B, D. Dodać wyznacznik macierzy A2, C2, B, D. Czyli zaczęliśmy od wyznacznika, w której... Jedną kolumnę rozdzieliliśmy na sumę dwóch kolumn i okazuje się, że to jest suma dwóch wyznaczników. Jednego takiego, gdzie mamy właśnie jedną z tych kolumn, tę kolumnę, i drugiego, gdzie mamy tę drugą kolumnę, czyli tutaj występuje ta druga kolumna w tym drugim wyznaczniku. Czyli widzimy, że wyznacznik jest funkcją liniową względem. Pierwszej kolumny. Sprawdziliśmy to dla pierwszej kolumny. Czyli, jak pomnożę pierwszą kolumnę przez liczbę, to wyznacznik się pomnoży przez liczbę. Jeżeli pierwsza kolumna będzie sumą dwóch, dwóch kolumn, to wyznacznik będzie sumą wyznaczników, gdzie będę miał raz jeden składnik tej sumy, drugi raz drugi składnik tej sumy. No i to jako ćwiczenie zostawiam, żeby to zro... z... sprawdzić, że dla drugiej kolumny też tak będzie, czyli będzie liniowy również względem drugiej kolumny. I. Na koniec sprawdzimy sobie jeszcze jedną ciekawą własność. Mianowicie, co będzie, jak zamienimy kolumny miejscami. Czyli obliczmy wyznacznik teraz takiej macierzy. A, B, C, D. Zamieniłem kolejność kolumn. To, co było po prawej, teraz jest po lewej i na odwrót. No to liczę. Iloczyn diagonalnych to jest B razy C. Odjąć iloczyn tych pozadiagonalnych, a razy D. No to to się równa, tutaj mogę minus 1 wyciągnąć przed nawias, przed wszystko. I wtedy AD jest z plusem w nawiasie, a BC jest z minusem, czyli minus BC. No i tutaj mi wychodzi dokładnie wyznacznik takiej macierzy. Jest minus, ten minus na początku. Wyznacznik macierzy w takiej kolejności, tutaj teraz są królne jak były. AB, CD. To jest dokładnie to samo wyrażenie, które mieliśmy poprzednio. AD minus BC. Czyli widzimy, że jak zamienię Miejscami kolumny, jeżeli dwie kolumny zamienię miejscami, zmienię ich kolejność, to wyznacznik zmienia znak na przeciwny. No i korzystając z tej własności, mógłbym teraz udowodnić liniowość względem drugiej kolumny, no bo po prostu mogę zamienić kolumny, skorzystać z liniowości względem pierwszej kolumny i znowu zamienić. Więc to, co zostawiamy jako proste ćwiczenie, czyli sprawdzić liniowość względem drugiej kolumny również, można, można załatwić tak, takim trikiem z zamienianiem. No więc podsumujmy. Wiemy już, że wyznacznik jest liniowy względem każdej z kolumn oddzielnie, ten wyznacznik 2 na 2 i wiemy, że jeżeli zamienimy dwie kolumny miejscami, to on zmienia znak na przeciwny, czyli mówimy, że jest antysymetryczny względem zamiany kolumn. No i teraz jeszcze jedną może własność sobie sprawdzimy, mianowicie ile jest wyznacznik takiej prostej macierzy, macierzy jednostkowej. No to jest 1 razy 1, odjąć 0 razy 0, czyli 1. No to może się wydać trywialne, ale Chciałem, żebyśmy tutaj zobaczyli, dlatego, że teraz ja wprowadzę taką piękną, naprawdę piękną definicję wyznacznika macierzy dowolnego wymiaru. Więc tutaj podam tylko pewną definicję. To, że ona rzeczywiście definiuje wyznacznik, to będziemy w kolejnych filmach się tym w szczegółach zajmować. Definicja. Wyznacznikiem. Nazywamy no, wyznacznikiem, który oznaczamy det A macierzy, macierzy A, która jest teraz już dowolnego wymiaru n na n. Nazywamy, no właśnie, co nazywamy wyznacznikiem? Nazywamy jedyną, o tym powiem troszkę później, funkcję. Czemu funkcję? No, wyznacznik to jest taka funkcja, która przyporządkowuje macierzy liczbę. To jest pewien. Przyporządkowuje macierzy pewną liczbę. Więc to jest funkcja. Funkcję jedyną, która spełnia następujące warunki. Spełniającą następujące warunki. Następujące warunki. No, i tak, pierwszy warunek jest taki, że wyznacznik macierzy A, ta funkcja jest liniowa względem każdej kolumny. Każdej kolumny macierzy macierzy A. Czyli to jest pierwszy warunek. Drugi warunek jest taki, że wyznacznik ta funkcja wyznacznik jest antysymetryczna. Antysymetryczna względem zamiany Dowolnej pary kolumn. Pary kolumn. To oznacza, tak jak w tym przykładzie wyznacznika 2 na 2, że jeżeli dowolne dwie kolumny zamienimy miejscami w macierzy, to wyznacznik zmieni znak na przeciwny. No i trzeci warunek jest, jest taki, że wyznacznik macierzy jednostkowej jest równy 1. I okazuje się, że te trzy warunki definiują w sposób, jednoznaczny, w sposób jednoznaczny definiują pewną funkcję. Jest tylko jedna funkcja, która spełnia te wszystkie warunki, czyli, że jest liniowa względem każdej kolumny macierzy, że jest antysymetryczna ze względu na zamianę dowolnych dwóch kolumn miejscami, czyli, że zmienia znak na przeciwny wtedy, kiedy jakieś dwie kolumny zamieniły miejscami, i trzeci taki warunek którym mówi o unormowaniu, to znaczy te pierwsze dwa, dwa warunki definiują tę funkcję, z dokładnością do stałej, a ten ostatni już, już pozwala wyznaczyć tę stałą, że dla pewnej jednej konkretnej macierzy, na macierzy jednostkowej, wyznacznik ma być równy 1. No i teraz to jest piękna definicja, z której można w sposób jasny, przejrzysty udowodnić wiele własności wyznacznika. Można wyprowadzić wzór na wyznacznik dowolnej macierzy. Moż można wyprowadzić bardzo wiele rzeczy, no ale przede wszystkim trzeba pokazać, że to jest poprawna definicja. To znaczy udowodnić, że rzeczywiście istnieje tylko jedna funkcja, która spełnia te warunki. No i tym zajmiemy się w kolejnych filmach. Tutaj zobaczyliśmy, że takie własności ma wyznacznik macierzy 2x2. Że rzeczywiście ma wszystkie te własności. No a w kolejnych filmach udowodnimy sobie, że. Dla macierzy dowolnego wymiaru istnieje rzeczywiście tylko jedna, jedyna funkcja, która spełnia te warunki, no i zbadamy całą masę ich ciekawych własności, wychodząc dokładnie od tych trzech warunków, tylko na nich się opierając.